Hejka moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat Bakuhyolu. Temat bardzo na topie, produkt, w sumie składnik bardzo, bardzo popularny. W ostatnim czasie się robi. Dawałam Wam też już jakiś czas temu na Instagramie, wiecie, okienko, czy chcecie taki film o Bakuhyolu, czy nie, czy Was w ogóle Bakuhyol interesuje. Bardzo dużo z Was dało znać, że tak, że jesteście zainteresowani, żeby w ogóle więcej o tym opowiedzieć, bo wiecie, gdzieś tam się o tym Bakuhyolu słyszy, natomiast nadal trochę jest to tajemniczy składnik. Tak naprawdę głównie mówi się to, że jest to roślinny retinol. Do końca tak nie jest, zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. I to jest jedyna informacja, z którą na temat Bakuhyolu tak naprawdę się większość z Was pewnie spotkała. O ile sama gdzieś tam nie doczytowałyście, no to, że Bakuhyol to jest roślinny retinol i tyle. Więc dzisiaj będzie film o Bakuhyolu, kto go może stosować, kto go nie może stosować. Opowiem Wam też o kremie właśnie Koi z Bakuhyolem. Oczywiście jak zawsze na początku zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania z wielką chęcią i do kciukowania filmu. Jeżeli film Wam się podoba, dajcie tą łapkę w górę. I teraz, jeżeli chodzi o Bakuhyol, to nie do końca to jest tak, że jest to roślinny retinol, bo on się różni budową chemiczną od retinolu, natomiast można powiedzieć, że to jest taki roślinny odpowiednik retinolu i to jest już okej sformułowanie, bo mówienie, że bakuhyol to retinol, tylko że roślinny, to jest raczej błędne sformułowanie, czyli słuchajcie, bakuhyol w odróżnieniu do retinolu daje podobne efekty, ale jakby łagodniejsze, czyli jeżeli chodzi o złuszczanie na skórkę, bakuhyol też działa złuszczająco, tak jak retinol, natomiast retinol działa dużo bardziej agresywnie, bakuhyol jest łagodniejszy. Jeżeli chodzi właśnie o takie działania agresywne retinolu, gdzie występują właśnie jakieś podrażnienia, mogą zaczerwienienia, podrażnienia, wysuszanie skóry może po retinolu nastąpić, takie agresywne po prostu rzeczy, które retinol może wywoływać na naszej skórze, to bakuhyol tego nie powoduje, czyli działa, ale nie powoduje tych takich skutków ubocznych działania retinolu. Plus, przede wszystkim największy plus bakuhyolu, jaki jest dla mnie, może jeszcze nie na tą chwilę, ale myślę, że taki ogólnie, który ja uważam bakuhyol, za największy plus bakuhyolu, to jest to, że może go, słuchajcie, stosować każdy. Dosłownie każda osoba może stosować bakuhyol. No chyba, że ktoś jest uczulony na bakuhyol, ale nie słyszałam, żeby był ktoś uczulony na bakuhyol. No ale może się taka osoba na świecie zdarzyć, nie wiem. Natomiast mogą to stosować osoby starsze, młodsze. Bakuhyol mogą stosować osoby z cerą tłustą, mieszaną, ale również osoby z cerą suchą, osoby z cerą wrażliwą, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią. To jest bardzo ważne, ponieważ retinol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży przede wszystkim, a także karmiących piersią. Retinol ma działanie teratogenne, czyli wpływa negatywnie na płód, może wywoływać jego wady wrodzone. Tego pewnie nie wiecie, ale ja w ogóle pisałam pracę licencjacką na temat retinolu, a tak naprawdę na temat wszystkich pochodnych witaminy A. I tam powiem Wam szczerze, że właśnie też jednym z elementów były te działania niepożądane, czyli też teratogenność. I powiem Wam, że jak ja widziałam, też wiadomo, do pracy wstawiałam te zdjęcia i wyszukiwałam, czy w książkach widziałam zdjęcia płodów właśnie po witaminie A, to naprawdę ta witamina A, to głównie te doustne formy, bo tam w kremy może aż takich poważnych wad nie wywołują na pewno doustne preparaty z witaminą A, izotretinoida na przykład przyjmowana doustnie. Naprawdę są bardzo ciężkie uszkodzenia płodu, więc jeżeli jesteście w ciąży, podejrzewacie, że możecie być w ciąży, bądź jeżeli planujecie ciążę, no to niestety retinoidy, w ogóle jakiekolwiek retinole nie są dla Was żadne pochodne witaminy A. Jak na przykład stosujecie doustne te kuracje antytrądzikowe z witaminą A, no to tutaj na pewno lekarz Wam dał znać o antykoncepcji. Często lekarze też wymagają testów ciążowych, potwierdzenia, że kobieta nie jest w ciąży, zanim zaczną taką kurację, bo jest to szalenie, szalenie istotne. I tutaj z retinolem naprawdę nie ma co, wiecie, to nie są żarty, ale bakuhyol jest bezpieczny, czyli jeżeli chcecie uzyskać podobne efekty na Waszej skórze, ale nie chcecie stosować retinolu, bo na przykład jesteście w ciąży, bo karmicie piersią, no to wtedy sięgacie sobie po bakuhyol i on jest w 100% bezpieczny. I tutaj nie macie obaw, że on wpłynie jakoś na dziecko. W żadnym przypadku. Także tutaj bakuhyol u kobiet w ciąży jest naprawdę bezpieczny. Ze spokojem możecie go w 100% bezpiecznie stosować. I tutaj możecie go po prostu, bakuhyol jest po prostu w ciąży bezpieczny, więc to jest bardzo, bardzo fajna alternatywa. Myślę, że wiele z Was to ucieszyło. Tylko ja tutaj wiecie co sobie wypisałam, żeby o niczym nie zapomnieć, jakie właściwości jeszcze ma bakuhyol. Oczywiście spłyca zmarszczki, czyli tak jak retinol, głównie retinol się ze względu, jeżeli chodzi o działanie zewnętrzne, stosuje właśnie w celu działania ze zmarszczkami, ze starzeniem się skóry. I tak samo działa bakuhyol, spłyca zmarszczki, działa przeciwstarzeniowo, ujędrnia, wygładza,
nawilża, rozjaśnia i też on ma takie działanie poza tym przeciwsmarszczkowym, tak samo jak retinol, na cerę tłustą trądzikową, czyli delikatne złuszczenie, regulacja wydzielania sebum, co tu jeszcze mam, wyrównanie kolorytu, hamuje właśnie rozwój trądziku, on też działa antybakteryjnie, on też działa na Streptococcus aureus, który jest bardzo często właśnie gdzieś tam odpowiedzialny za trądzik. Więc bakuchiol jest też bardzo, bardzo fajną substancją. Jeżeli macie trądzik, jeżeli macie jakieś zmiany skórne, to naprawdę zainteresujcie się tym bakuchiolem. Szczególnie jak macie ten trądzik osób dorosłych, tak zwany, czyli jesteście, nie wiem, po 30 na przykład i też macie trądzik, to bakuchiol będzie też bardzo fajnym, a nie chcecie stosować retinolu, to bakuchiol będzie bardzo fajnym rozwiązaniem dla Was. Pamiętajcie właśnie, że bakuchiol jest od... Wiem, że retinol jest bardzo, bardzo popularny. Bardzo dużo z Was mnie prosi o filmy z retinolem. Bardzo dużo z Was prosi mnie o to, żebym Wam poleciła kosmetyki z retinolem. Ale powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakąś fanką na dany moment retinolu z tego względu, że moja skóra go nie potrzebuje. Naprawdę, bo czasami ja też Was rozumiem, bo też chcecie za tymi trendami, wszyscy pokazują retinol i Wy chcecie za tym nadążać i ja to rozumiem i tak naprawdę retinol nie jest zły, ja Wam nie chcę powiedzieć, że retinol jest zły, broń Boże, nie o to mi chodzi, tylko chodzi o to, że czasami trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę czegoś potrzebujemy, bo ja na przykład, jak wiecie, kocham kwasy i kocham witaminę C. Kwasy łącznie z witaminą C dają mi efekty jeszcze lepsze niż dałby mi sam retinol tak naprawdę, więc ja myślę, że retinol wprowadzę gdzieś pewnie po 35 roku życia dopiero w moją pielęgnację, czyli za 5 lat już, albo dopiero. Tak, bo jeżeli nie wiecie, ja w tym roku kończę 30, także wydaje mi się, że kwasy i witamina C naprawdę dobrze się na mojej skórze sprawdzają. Nie mam ani jednej zmarszczki, więc jest ok, a nie mam takich genów, to nie jest zasługa genów, uwierzcie mi. Więc ja szczerze, i Wam to mówię od bardzo, bardzo dawna, raz tylko wprowadziłam kurację z retinolem, natomiast to było tak małe stężenie tego retinolu, że w sumie ja dużo lepsze efekty widzę po kwasie i po witaminie C, więc te takie bardzo, bardzo skrajnie niskie stężenia retinolu też uważam, że lepiej postawić wtedy na kwasy po prostu i witaminę C niż na takie minimalne stężenia retinolu. Oczywiście zrobicie jak chcecie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i to nie jest tak, że ja Wam mówię, że to jest taka prawda światowa i wszyscy mają tak robić. Nie, to jest po prostu moje podejście, moje podejście do mojej pielęgnacji. Każdy z Was może mieć je inne. Nie są osoby, które mogą nie lubić kwasów i wtedy oczywiście retinol będzie ok. Natomiast no, moja skóra no, działa, reaguje po prostu rewelacyjnie na kwasy, więc tutaj wiecie, trzeba sobie to dobrać, ale zastanówcie się, czy ten retinol naprawdę musicie go stosować. Ponieważ retinol ma wiele tych działań gdzieś takich podrażniających, fotouczulających. Czyli na przykład latem, już teraz raczej, ja bym Wam w tym momencie, kiedy zaczynają się słoneczne dni i zrobi się ciepło, ja bym już retinolu nie stosowała. No i też retinol przez bardzo krótki okres roku możecie stosować bezpiecznie. Natomiast bakuchiol możecie cały rok, możecie go nawet na dzień nakładać. Więc jest też bezpieczniejszy, nie ma właśnie ryzyka fotouczulenia. Co do filtrów, czasami mi zadajecie pytanie, czy przy tym i przy tym muszę stosować filtry. Ja zawsze Wam odpowiadam jedno. Filtry trzeba stosować zawsze, niezależnie czy stosujecie retinole, czy stosujecie kwasy, czy nie stosujecie nic z tego. Filtry powinno się stosować zawsze, codziennie, na dzień. Ja też nieraz mam takie dni, że po prostu zapomnę, nie będę mówiła, że jestem święta i nigdy nie odpuszczę, ale pamiętam o tym, żeby te filtry nakładać. No i oczywiście... Nie powiem Wam, że przy bakuchiolu nie musicie stosować ochrony przeciwsłonecznej, bo trzeba ją stosować zawsze. Natomiast bakuchiol nie powoduje fotouczulenia. Pod wpływem tych promieniowania słonecznego nie następuje dodatkowe podrażnienia, nie powodują się jakieś, wiecie, przebarwienia i tak dalej. A po retinolu się to niestety może nie musi oczywiście, ale jest to ryzyko. No przy retinolu bezwzględnie SPF-y 50 codziennie w konkretnej ilości muszą lecieć na skórę i nie wyobrażam sobie stosować w ciepłe dni retinolu, po prostu. Mimo, że nie będziecie go nakładać na dzień. Nawet jak będziecie go nakładały tylko na noc, no to nie wyobrażam sobie w okresie lata stosować i takiej ciepłej wiosny, która się, mam nadzieję, niebawem zacznie. No tam retinol naprawdę nie powinien mieć miejsca według mnie w pielęgnacji, bo uwierzcie mi, że więcej sobie szkody to można zrobić niż pożytku z tego wszystkiego. Możecie na przykład, no nie wiem, jesienią, zimą sobie stosować retinol, a na przykład latem możecie sobie przerzucić się na bakuchiol, jeżeli lubicie retinol, bo wiecie, ja doskonale wiem, że jest wielu fanów retinolu i ja Wam nie mówię, że retinol jest zły, ja Wam tylko mówię o sobie, pamiętajcie, więc jak mi napiszecie, że o, bo ktoś tam poleca retinol i super, i okej, po prostu to jest moje podejście, ja mówię, ja tak planuję za około 5 lat retinol dopiero do swojej pielęgnacji
wrzucić, bo tak myślę, że wtedy moja skóra będzie ok. I ktoś mi też napisał, w którymś filmie Wam to mówiłam, ktoś mi napisał, że no, że to jest nieprawda, że efekty działania retinolu będą widoczne po latach i już teraz powinno się łączyć. Jasne, te działania przeciwzmarszczkowe każdej substancji, nie tylko retinolu, bo tak samo kwasów, tak samo witaminy C, tak naprawdę one są, wiecie, długofalowe i one wychodzą dopiero za jakiś czas. Ale ja w tym momencie stosuję kwasy i witaminę C, które dają takie, tak samo rewelacyjne efekty, plus bakuchiol, więc to wiecie, to nie o to chodzi, że jak ja włączę, to nie o to chodzi, że jak ja włączę sobie retinol za 5 lat, to moja skóra będzie obwiśnięta, pełna zmarszczek i tak dalej. Nie, po prostu wtedy przerzucę się zamiast innych substancji na retinol, więc wiecie, wszystko z głową, według mnie, Wam to zawsze powtarzam, wszystko róbcie z głową, wszystko dobierajcie do swoich potrzeb. To Wam chyba o samym bakuchiolu takie najważniejsze informacje chyba podałam. Także zapamiętajcie szczególnie z tego wszystkiego bakuchiolu, zapamiętajcie to, że działa podobnie jak retinol, natomiast nie ma działań ubocznych retinolu i może go stosować każdy o każdej porze dnia, tak naprawdę, więc tutaj nie macie problemu. A teraz a propos bakuchiolu i tego właśnie kremu z koi. To jest najnowszy kosmetyk koi. Ja go dostałam od marki koi, słuchajcie, to jest bardzo fajne, jeżeli z niektórymi markami mam takie fajne relacje. Chociaż ja z koi jakoś, wiecie, nie współpracuję, te wszystkie pierwsze produkty, które na samym początku to wszystko były, wiecie, moje zakupy od koi. To nie jest tak, że to są jakieś współprace. Ale marka koi się właśnie napisała do mnie, bo widzą chyba, że bardzo często pokazuję ich kosmetyki. Napisali właśnie do mnie, czy chcę sobie przedpremierowo sprawdzić ten kosmetyk. I to było dla mnie bardzo miłe, że marka chce mi przed premierą, jeszcze to było dużo, dużo wcześniej przed premierą, dać kosmetyk, żebym ja go przetestowała jeszcze zanim on tak naprawdę trafi do sprzedaży. Więc ja ten krem naprawdę już bardzo, bardzo długo stosuję. I to jest krem z retinolem roślinnym i takimi trzema głównymi składnikami tego kremu jest bakuchiol, niacynamid i skwalan. I to jest właśnie bardzo fajne połączenie. O bakuchiolu już wszystko wiecie. Niacynamid też jest bardzo popularny. Ja Wam osobny film też nagram o niacynamidzie, żeby Wam też tak więcej powiedzieć. Ale niacynamid przede wszystkim jest rewelacyjny dla cery mieszanej. On działa bardzo ładnie na redukcję wydzielania sebum. Normalizuje fajnie tą skórę. Działa też antybakteryjnie, więc też jak najbardziej tutaj wszystkie osoby, które mają trądzik, jakąś skórę z właśnie taką tłustą, wydzielającą za dużo sebum, jak najbardziej. Dodatkowo on też nawilża skórę, więc to też jest bardzo fajne. Niacynamid sam sobie też działa przeciwsmarszczkowo. Ogólnie niacynamid to też jest taki składnik, który jest idealny dla każdego rodzaju cery, ale trochę z takim naciskiem, że jeszcze więcej z niego wyciągnie cera mieszana na przykład. Jest też dodatkowo skwalan. Skwalan jest w ogóle bardzo fajnym nośnikiem substancji, takim naturalnym nośnikiem substancji, więc skwalan w kosmetykach jest naprawdę super. On pomaga wręcz tym wszystkim składnikom jeszcze głębiej wnikać. Także pamiętajcie, jak widzicie gdzieś w kosmetyku skwalan, to jest to naprawdę super sprawa, bo on właśnie potęguje wchłanianie, ułatwia, zwiększa wchłanianie innych substancji aktywnych, więc dzięki temu skwalanowi ten niacynamid i bakuchiol jeszcze lepiej wnikają. Dodatkowo on ma działanie naprawdę przeciwzmarszczkowe. Nawilża też skórę, więc to jest bardzo fajny składnik, bardzo pomijany, często traktowany tak po macoszom, a skwalan to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny składnik kosmetyków. Więc tak naprawdę tutaj macie trzy takie synergistyczne składniki, które razem dają naprawdę świetny efekt. Jeżeli chodzi o konsystencję tego kremu, to ja mam ten krem, ten i krem wygładzający jeszcze mam z koi. I konsystencje tych kremów są bardzo zbliżone, więc jeżeli macie krem wygładzający, no to bardzo, bardzo zbliżoną konsystencję ma właśnie ten. Tutaj zużycie jest naprawdę, nie wiem czy wy zobaczycie, ale jest naprawdę konkretne. To on ma bardzo, bardzo podobną konsystencję do tego kremu właśnie wygładzającego. Zapach troszeczkę delikatniejszy od tego wygładzającego. Przefantastyczne są te konsystencje koi, bardzo je lubię, bo one się bardzo szybko wchłaniają. One nie zostawiają tłustej powłoki, ale czujecie to nawilżenie. Dla mnie to jest super, dla osoby, która ma cerę mieszaną. Jest to rewelacyjne, bo właśnie on się bardzo ładnie wchłania. Nie stosuję go pod krem, od razu już. Nie stosuję go pod makijaż, od razu Wam mówię. Stosuję go tylko i wyłącznie na noc. Z tego względu, że zrobiło się już cieplej i ja teraz lubię praktycznie żelowe konsystencje na dzień stosować. Natomiast ten krem u mnie się sprawdza rewelacyjnie właśnie na noc. Użyłam go kilka razy na dzień, bo jak ja go dostałam do testów, no to jeszcze było zimno i go kilka razy użyłam na dzień. On się naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdza pod makijaż. Nic mi się nie ważyło, nic się nie działo. Ale właśnie ze względu jakichś tam moich preferencji użyłam go teraz na noc i go uwielbiam. Ja potrafię ten krem nawet nakładać, słuchajcie, po kwasach i też nie mam z tym najmniejszego problemu, bo on jest taki bardzo łagodzący też. Bardzo dobrze nawilżający jest ten krem, ale właśnie jeżeli macie cerę mieszaną, to się nie bójcie, że on będzie Was przetłuszczał. Bardziej na noc to bym Wam go polecała, bo on jednak ma taką troszkę,
nie do końca może chciałabym powiedzieć, że bogatą. No ale zależy, co lubicie. No ja na przykład na dzień, na ten moment wolę już takie naprawdę bardzo, bardzo lekkie konsystencje. Te zdecydowanie wolę na noc. Natomiast osoby z cerą suchą, myślę, że będą z tego kremu bardzo zadowolone. Ewentualnie właśnie Koi też rekomenduje stosowanie tego ich eliksiru nawilżającego pod, bo to nie jest jakiś ultra tłusty, ultra bogaty krem, jeżeli chodzi o taką tłustość. Tylko to jest właśnie taki krem, który będzie idealny dla każdej cery i ewentualnie cera sucha sobie może jakiś serum pod ten krem na przykład jeszcze nałożyć, jeżeli będzie on zbyt mało taki treściwy dla Was. Ale właśnie dzięki temu osiągnięto ten kompromis, że on będzie dla każdego rodzaju cery i naprawdę każdemu się sprawdzi. Nie ma mowy o jakimkolwiek zapychaniu, o jakimś wysypie po nim i tak dalej, także tutaj w ogóle tego no, nie zauważyłam, ale ja po żadnym kosmetyku z Koi, nawet po tych właśnie bogatszych, nie zauważyłam, aby mnie cokolwiek zapchało, wysypało, nie. Nic się takiego u mnie nie dzieje, z tym kremem jest identycznie, no skóra jest mięciutka, wygładzona. No i prawda jest taka, że na efekty samego działania przeciwzmarszczkowego bakuchiolu to pewnie w latach wychodzi cała ta pielęgnacja, to wyjdzie wszystko w latach, więc Wam nie powiem, że teraz jakąś moją zmarszczkę sprostował, bo ja nie mam żadnej zmarszczki, więc tutaj Wam nie będę kłamała, że tak przecież jest, ale nawilżenie, wygładzenie, miękkość tej skóry, takie ujędrnienie jej, że ona jest cały czas taka fajna, sprężysta, to jest naprawdę super. Ja czasami zależy, czasami stosowałam takie kosmetyki, które w ogóle widać było, że moja skóra gdzieś tam utraca tą wodę z naskórka, że robi się taka szara, ziemista, że jest coś nie do końca. To nie jest tak, że ja mam cały czas piękną cerę, bo to zależy naprawdę, jaki kosmetyk stosuję. I tutaj cały czas ta skóra jest taka piękna, może nie to, że rozświetlona, ale tak ładnie wygląda, jest, nie ma tego ziemistego koloru, o to mi chodzi, że nie ma takiego ziemistego koloru, bo cery tłuste, mieszane lubią takie być, nie ma tej ziemistości w niej. Jest cały czas taka jędrna, sprężysta, nawodniona, ładnie to widać, także tutaj nawet jak Koi bardzo fajnie na stronie opisuje te kosmetyki, to on właśnie nie jest bardzo mocno natłuszczający, bardziej jest to krem nawilżający, więc w tą stronę myślę, że na obecną porę roku, która idzie, to będzie świetne, świetne rozwiązanie, że właśnie on nie jest taki tłusty, tylko bardziej jest taki nawadniający, więc myślę, że to będzie naprawdę fajna alternatywa. Według mnie naprawdę jest to krem dla każdego. Naprawdę myślę, że każda z Was będzie zadowolona. Można go było kupić przedpremierowo jako taką niespodziankę, że nie było wiadomo, co to jest, ale było w bardzo dobrej cenie. I te boksy się rozeszły tak dosłownie i myślę, że każdy, kto kupił ten krem, będzie z niego zadowolony, bo naprawdę jest to świetny, świetny krem i ja Wam go z całego serducha polecam. Tak naprawdę, no, cały czas Wam szczerze mówię, że nigdy do tej pory nie trafił mi się kosmetyk Koi, który by mnie nie zadawalał, a ten jest w ogóle też genialny, ale ten wygładzający również bardzo lubię. Ja Wam, jakbyście mnie pytały, który Wam bardziej polecam, czy wygładzający, czy ten z bakuchiolem, to Wam nie powiem, bo ja te kremy uwielbiam na równi, one są dla mnie równie fajne, tylko robią po prostu inne rzeczy. Ten ma jeszcze dodatkowo bardzo, bardzo mocne działanie takie przeciwzmarszczkowe, troszeczkę delikatnie tłuszczające, bardzo fajne będzie dla cery trądzikowej, więc może jak macie cerę trądzikową, właśnie taką problematyczną, to bardziej bym Wam poleciła ten z bakuchiolem, bo on ma dodatkowo niacynamid też, więc będzie bardzo fajny dla cer problematycznych, więc jeżeli macie taką cerę, to może bardziej bym Wam poleciła ten. Natomiast jak macie cerę mieszaną i trzymacie ją tak w rydzach, bądź macie cerę normalną, suchą, to na równi Wam obydwa polecam. Tak naprawdę tylko tutaj te cery problematyczne, może skuście się bardziej na ten z bakuchiolem, bo będzie, myślę, że jeszcze więcej efektów zobaczycie. Dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy taki film o bakuchiolu. Czy stosowałyście bakuchiol, czy o nim słyszałyście, czy może stosujecie retinol, no to oczywiście piszcie. Mówię, jeżeli lubicie, stosujecie retinol, no to myślę, że dobrze o tym wiecie, że niebawem trzeba go będzie odstawiać, więc fajnie można sobie na przykład na bakuchiol w tym momencie przejść i bezpiecznie, bez żadnych obaw, bez żadnego tam, wiecie, ryzyka z tyłu głowy sobie stosować w 100% bezpiecznie bakuchiol teraz. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy film Wam się podobał, czy Wy stosujecie, czy może macie ten krem z tym bakuchiolem. Dajcie znać, jak się u Was sprawdza.